widać na to, że wychodzi na to, że słychać mnie dobrze. To tak tytułem wstępu. Bardzo, bardzo dzięki za to, że tu jesteście. Ale na pierwszy rzut wezmę jedno sprostowanie. Nie wiem, czy bawiliście się kiedyś w głuchy telefon. Jak się jest prelegentem, to wychodzi się na scenę i się ma bardzo dużo stresu. A jak bawimy się w głuchy telefon, na przykład z osobą z firmy, która odpowiada za wysłanie zgłoszenia i organizatorami konferencji, to dochodzi właśnie w tym głuchym telefonie do wielu jakichś przeinaczeń. Dlatego zaczynam prezentację zupełnie inaczej niż planowałem, dlatego że chciałbym jedną rzecz sprostować. Ten tytuł nie miał tak brzmieć, on miał brzmieć tak. I po prostu komuś bardzo zależało na tym, żeby był po polsku, ale to brzmiało po prostu głupio, więc żeby było mniej głupio, to tłumaczę, miało być Keep Calm and Deploy on Friday. Więc przejdźmy do właściwego tematu. Moim celem jest przekazać wam drobne sugestie, które wykorzystacie w waszej bieżącej czy przyszłej pracy, które bardzo mocno wpłyną na ilość stresu, który będziecie przeżywać w waszej przyszłej pracy. I jeżeli wyciągniecie nie konkretne narzędzia, a samą wiedzę, że takie rozwiązania istnieją, to mam nadzieję, że prędzej czy później wam to się zwróci. Więc będę mówił o Continuous Delivery, Continuous Deployment i chciałbym, żebyście najpierw znaleźli różnicę, która jest pomiędzy obecnie buzzwordami w świecie DevOpsów, w świecie programistów. Dlatego, że Continuous Deployment nie polega na tym, że robimy jakieś rzeczy ręcznie. I trochę prześmiewczo powiem to, że siedzimy 5 dni nad tym, żeby zdeployować gotową aplikację, to nie jest Continuous Deployment. To Continuous powinno oznaczać automatyzację. I jeżeli tej automatyzacji nie ma, to nie możemy mówić o tym procesie Continuous. Zaczynamy od najbardziej bazowego terminu, który chcę, żebyście pociągnęli ze sobą w dalszą część tej prezentacji, czyli Continuous Development. Polega on na tym, że piszecie kod, sami go budujecie i w ten sposób sprawdzacie, czy on działa, czy on się skompiluje, czy się odpali. Druga rzecz to jest Continuous Integration. I w tym przypadku przez was napisany kod jest wrzucany do repozytorium w trakcie tworzenia pull requesta. W momencie, kiedy kończycie jakieś zadanie, kończycie jakąś część aplikacji, to automatycznie to wasze rozwiązanie jest testowane, czy działa poprawnie, czy spełnia jakieś testy, czy to testy statyczne o analizę kodu, czy to testy jednostkowe dla istniejącego już kodu, czy to testy integracyjne. I to jest rzecz, od której tak naprawdę trzeba zacząć, jeżeli mówimy o Continuous Delivery. Musimy nauczyć się korzystać z narzędzia, jakim jest Continuous Integration. W momencie, kiedy opanujemy tę umiejętność, wtedy możemy pokusić się o właśnie Continuous Delivery. I Continuous Delivery polega na tym, że w momencie, kiedy kończycie ten development, kiedy jest zestaw funkcjonalności, nie ma liczby w nogi od funkcjonalności, tak dygresja, w momencie, kiedy kończycie funkcjonalność zamówioną przez klienta, czy to funkcjonalność, którą planowaliście wydać w danym wydaniu, to automatycznie tworzony jest release, paczka, która trafi do deploymentu. I ostatnia, najbardziej rozszerzona rzecz, to jest właśnie Continuous Deployment. Polega na tym, że proces od momentu, kiedy wy wypychacie swój kod do repozytorium, kiedy tworzycie pull requesta, do momentu deploymentu dzieje się całkowicie automatycznie. Nie wymaga interwencji ręcznej i tak naprawdę opiera się o proces pipeline'u. Zaraz wyjaśnię, czym jest proces pipeline'u, żebyśmy wszyscy też byli na jednej stronie. W momencie, kiedy piszecie kod, wrzucacie go do systemu kontroli wersji, czy to Git, czy Subversion, jeśli jeszcze pewne firmy używają Subversion, czy jakiegokolwiek innego systemu kontroli wersji. W tym momencie, gdy tworzycie pull request,
to triggerowany jest, uruchamiany jest proces continuous integration. I tutaj celowo użyłem określenia continuous integration, bo zależy mi na tym, żebyście zrozumieli, że wszystkie testy, ale bez całego procesu dalszego, odbywają się w ramach tego procesu uruchomionego automatycznie. Czyli zmieniacie kod, automatycznie jest testowany i to, co się dzieje chwilę później, to na zbudowanym środowisku macie ten wasz kod zweryfikowany, czy nie zawiera jakichś krytycznych błędów, czy spełnia wszystkie wymogi projektowe. W przypadku naszych projektów realizowanych w przypadku Strixa ten proces zawiera na przykład statyczną analizę kodu pod względem jakości, pod względem tego, czy są spełnione wszystkie wymagania określone dla firmy i dla projektów. To, co się dzieje później, to do osoby, która zarządza tym projektem, ja tutaj nazywam go maintainerem, to może być project manager, to może być release manager. Ta osoba otrzymuje informacje o błędach, które pojawiły się w waszym kodzie, ale otrzymujecie także wy tą informację, w związku z czym możecie ten błąd poprawić i wtedy cały cykl zaczyna się od nowa. Poprawiacie kod, trafia do systemu kontroli wersji, on uruchamia continuous integration. On tworzy środowiska, czy to dockerowe, czy to w środowiska wirtualne, w ramach których zachodzi automatyczne sprawdzenie tego kodu. I jeśli wszystko poprawiliście, to w tym momencie leci informacja o tym, że wasz kod spełnia wszystkie wymagania, że wasz kod działa poprawnie i jest możliwy do zmerdżowania. No i w tym momencie mamy już tak naprawdę tą kwintesencję continuous integration, bo osoba, która otrzymuje, ten maintainer, która otrzymuje informację, że jest zielono, jedyne co może zrobić, nie musi, zależy od projektu, zależy od wymagań, może sprawdzić, czy funkcjonalnie zrealizowaliście potrzebę waszego klienta. Jeżeli wszystko jest w porządku, to on po swoim przeglądzie po prostu merdżuje, dołącza wasze zmiany do głównej gałęzi projektu. I w ten sposób tak naprawdę z minimalnym udziałem człowieka mamy możliwość dołączania kolejnych fragmentów kodu, kolejnych funkcjonalności. Nie ma liczby wymogi od funkcjonalności. Kolejna funkcjonalność trafia do projektu. I nie musimy wynajdować koła na nowo. To chciałbym, żebyście zapamiętali, nigdy nie trzeba pisać skryptów bashowych, własnych skryptów w Pythonie do continuous integration. Ktoś zrobił to już za was i narzędzia są, począwszy od darmowych, takich jak Jenkins, który króluje w projektach obecnie, poprzez takie, które są dostępne w formie cloudowej, właśnie Travis czy CircleCI, dzięki czemu nawet nie musicie posiadać swojego własnego środowiska. Wystarczy, że wrzucicie swój projekt i was nawet zachęcam do tego, żeby własne projekty zaliczeniowe na uczelnie poćwiczyć sobie na nich i zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Stworzyć sobie darmowe repozytorium na GitHubie, stworzyć sobie darmowe konto na CircleCI. Tam są gotowe obrazy dockerowe do budowania aplikacji w Javie i na tym ćwiczyć. I w większości przypadków pół godziny wystarczy na to, żeby odpalić swój własny proces continuous integration. I tutaj z doświadczenia wam powiem, że pół godziny absolutnie jest wystarczającym czasem, więc gorąco was zachęcam. Spotkacie się też na waszej drodze z czymś takim jak GitLab Pipelines i TeamCity czy Bamboo. Te są najrzadziej spotkane. I są płatne, znaczy TeamCity i Bamboo jest płatne, więc przypuszczam, że rzadziej spotkacie, ale chciałbym, żebyście byli świadomi, że to też są narzędzia do continuous integration. W praktyce wygląda to tak, że wasz pull request, czyli zapytanie do zarządzającego projektem o dołączenie waszej zmiany w kodzie, będzie w przypadku nieprawidłowego zbudowania środowiska, nieprawidłowego przejścia testów, będzie wyglądać tak, jak w mojej prezentacji, czyli w informacji, w komentarzach zostanie umieszczona informacja, że próba uruchomienia tego waszego projektu, tych waszych zmian w CircleCI przeszła negatywnie, że się wysypała i w tym momencie możliwość zmerdżowania tego kodu jest wyłączona, po prostu przycisk do merdżowania jest na szaro.
Możecie też kliknąć w Details i wtedy będziecie mieli szczegółowe informacje, na którym etapie wasz Continuous Integration, proces Continuous Integration się wysypał. W przypadku, kiedy ta próba przeszła pomyślnie, to macie wszystko na zielono i merge'owanie w GitHubie, czy to Bitbuckecie, czy GitLabie jest dostępne i osoba zarządzająca, czy osoba posiadająca uprawnienia do merge'owania może to od ręki zmerge'ować. I Continuous Integration, w ogóle Continuous Delivery Deployment, to nie są tylko narzędzia, bo to też trzeba być świadomym, że narzędzia nie zrobią za nas roboty. I jeżeli idziecie do jakiejś firmy i ta firma w rozmowie kwalifikacyjnej się chwali, że ma proces Continuous Integration, to jest bardzo częste, okej, mogą mieć narzędzia, mogą mieć Jenkinsa zainstalowanego, mogą z grubsza wykonywać testy, ale tak długo, jak w momencie kliknięcia merge przez osobę zarządzającą możecie rozsypać cały projekt, to nie jest Continuous Integration. I ten mindset chciałbym, żebyście wynieśli stąd, że nie ma co się łapać na Continuous Integration w ogłoszeniach o pracę, dlatego że bardzo często bardzo łatwo udowodnić osobie rekrutującej, że w przeciągu jednego commita, który przejdzie Continuous Integration, można rozsypać im całą aplikację. Tak więc z Wikipedii Continuous Delivery to jest zbiór praktyk i zasad, a nie tylko narzędzia, które pozwalają na budowanie, testowanie i wydawanie oprogramowania szybciej i częściej. Te reguły mają na celu pomagać redukować koszt. I tu nie mówię tylko o koszcie finansowym, nie tylko o czasie potrzebnym na wdrażanie. Musicie w waszej pracy codziennej rozważać jako koszt też ilość waszego stresu, ilość waszych kłótni, ilość waszych dyskusji zespołowych. Chodzi o to, żeby sobie oszczędzić nerwów, a firmie pieniędzy. No i to, co dowozicie za pomocą Continuous Delivery, Continuous Deployment, powinno być po prostu niesamowitej wartości, powinno być pewne. I teraz trochę wykresów, każdy lubi wykresy. Jeżeli wydajecie oprogramowanie po pół roku dla klienta, to w momencie, kiedy pracujecie nad tym projektem, to rośnie jego ryzyko, dlatego że po trzecim sprincie, tutaj tak trochę sparafrazowałem, ale po trzecim sprincie macie 50% ryzyka, że to, co dowieźliście, klientowi po prostu nie spełni założeń biznesowych, że nie zrealizuje tego, co klient chciał. I tak naprawdę z każdym tygodniem to ryzyko rośnie. Kiedy dowieziecie aplikację na sam koniec, może się okazać, że ciemniejsza linia, wartość biznesowa wyniesie 100%, ale może też się okazać, że ryzyko tego, że dowozicie nie tą rzecz, którą klient chciał, tutaj weźmie górę i ta wartość biznesowa będzie wynosić zero, bo nie dowieźliście nic, co ma wartość dla waszego klienta. W przypadku Continuous Integration, Continuous Deployment jest to trochę inaczej, dlatego że jeżeli od samego początku projektu dowozicie regularnie zmiany w kodzie, klient może na bieżąco analizować to, co dowozicie, a co za tym idzie, po pierwszym sprincie, gdzie tak naprawdę się rozstawiacie, drugi sprint już dowozicie coś i klient może na bieżąco testować, czy to spełnia jego oczekiwania, czy nie. Zaczynacie trzeci sprint, klient testuje drugi i w momencie, kiedy on akceptuje drugi, to wasze ryzyko chwilowo maleje znowu do zera, bo dowieźliście wartość biznesową. I znowu ciągniecie to ryzyko tylko na ten tydzień. Po tygodniu, jak oddajecie kolejną część, deployujecie kolejną część, to tak naprawdę znowu to ryzyko spada, wartość biznesowa rośnie. I to mogę powiedzieć w praktyce, że bardzo często ratowało nam tyłki w projektach, że na bieżąco klient dostawał, na bieżąco, co tydzień klient dostawał zmiany z projektu, bo zdarzało się tak, że zadania przewidziane na 3 tygodnie, na miesiąc, urywane były po tygodniu, bo klient nagle widział, że
że nie, to nie jest to, co ja chciałem, że to w ogóle się różni, że na razie odłóżmy to, przełóżmy jakieś zadania z późniejszego czasu, a to zadanie zmodyfikuję i wrócimy do niego za miesiąc. No i mówiłem o tym, że w kulturze utarło się deploy w piątek, no to są na pewno problemy. To nie jest odpowiedzialne, że po prostu zdeployujemy w piątek i leżymy i cały weekend pracujemy. Zebrałem trochę memów, tych memów jest tysiące. To po prostu, jak wyszukacie mem Deploy Friday, to jest tego tysiące. Wybrałem takie, które mi się jakoś utożsamiają z moją pracą. I chciałbym zdementować, nie jest tak źle właśnie. Jeżeli używacie Continuous Integration, możecie sobie zdeployować w piątek o 16. Ważne, żeby opierać się na doświadczeniach, na błędach innych, bo nie trzeba wyważać otwartych drzwi, nie trzeba odkrywać koła na nowo. Są osoby, są firmy, które to koło już odkryły, które już te drzwi wyważyły i bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Na swoim podwórku, chyba mój ulubiony przykład to jest Allegro. Oni w trakcie ubiegłorocznych Boiling Frogs opowiedzieli, jak przez 3 miesiące walili głową w ścianę, bo mieli continuous deployment, ale nie dowozili tego, co chcieli i dzielą się tymi doświadczeniami, jak usprawnić ten proces ciągłego dowożenia wartości biznesowej, żeby nie robić tak jak oni, żeby nie utopić 3 miesięcy pracy całego zespołu programistycznego, tylko robić to dobrze. Kolejny przykład, Netflix. Usiłowałem dzisiaj, tak na ostatnią chwilę, usiłowałem znaleźć źródło, bo plotki plotkami w internecie, ale lubię popierać je faktami, popierać źródłami. Netflix przeznacza spore sumy na coś takiego jak symulowane awarie i to też awarie w trakcie dowożenia nowej wersji oprogramowania. I bez wiedzy programistów, w ramach algorytmu, który sobie opracowali, raz na jakiś czas deploymenty kończą się niepowodzeniem, bo skrypt deployujący, taki złośliwy gnom, podmienia jakieś linijki w kodzie. I podmienia w taki sposób, żeby zobaczyć, w jakim czasie zespół programistyczny namierzy, gdzie powstał błąd i jak cała infrastruktura ich zareaguje na ten błąd. Także warto sobie pogooglać, bo źródła na dzisiaj nie mam, chyba że się do mnie odezwiecie po prezentacji i gdy wreszcie dotrę do oryginalnego źródła, to się podzielę. Warto poczytać o Netflixie. Jeżeli chodzi o znanego lekarza, znany lekarz przedstawia bardzo rozbudowane podejście do continuous delivery, dlatego że oni nie są tylko w Polsce. Oni są w Turcji, Hiszpanii, przejęli parę firm z całej Europy, a potem musieli to pozłączać w jedną spójną całość. Tylko że każdy region ma swoje własne zasady, czy to prawne, czy jakieś moralne i tak dalej. W związku z czym oni zamiast wydawać oprogramowanie w procesie continuous delivery osobno dla każdego kraju, oni mają jedną dużą aplikację, ale mają coś takiego jak Gatekeeper i na ich blogu można o Gatekeeperze poczytać. Na GitHubie jest za darmo dostępny ten Gatekeeper. Narzędzie polega na tym, znaczy narzędzie działa tak, że wrzucacie jedną wersję aplikacji, ale za pomocą przełączników na stronie, zwykłej stronie, jak panel administratora, przełączacie sobie, co ma być gdzie dostępne. I dzięki temu dla różnych domen możecie mieć różne funkcjonalności włączone, pomimo tego, że macie jedną wersję kodu. Kolejny, Booking.com. Bardzo wiele chłopaków mamy w Amsterdamie. Nie wiem, czy się orientujecie, ale tak naprawdę znaczna część zespołu DevOpsowego Booking.com w Amsterdamie to są Polacy. To są właśnie między innymi, znam osobiście jednego chłopaka tutaj z waszej uczelni, z Krakowa, który dla nich pracuje. I kiedy zbierałem materiały na temat ich procesu deploymentu, właśnie wyśmiał się ze mnie, że mam nieaktualne informacje, dlatego że niedawno jeszcze byłem na prezentacji, w trakcie której mówili, że oni robią setki deploymentów dziennie.
Więc ja w trakcie opisu mojej prezentacji powiedziałem, że no, robią setki deploymentów dziennie. A teraz jest tak, że dla nich continuous delivery polega na tym, że mają trzy warstwy aplikacji. Ta niestabilna, ta przygotowana do bycia oficjalną i ta oficjalna. I jeżeli ja jako programista napiszę zmianę w kodzie i przejdzie to podstawowy etap testowania, to moja wersja w ramach tego continuous delivery trafia od razu na produkcję. I na produkcji są zbierane informacje na temat tego, ile błędów występuje, jakie jest obciążenie tego serwera bookingu względem zwykłych dni, względem tej stabilnej wersji. I jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń wobec wydajności, wobec stabilności, to wasz kod, czy mój kod jako programisty trafia do warstwy drugiej, gdzie zbierają się wszystkie zmiany z danego okresu, czyli tak naprawdę z kilku godzin, i to wszystko razem po testach trafia na produkcję. I tak naprawdę życzę wam, żebyście trafili do firmy, w której tak w taki sposób jest wdrażane oprogramowanie, w której nie musicie czekać 2 tygodnie na to, żeby powiedzieć, no tato, mamo, zobacz, kurczę, nie wiem, onet.pl, moja zmiana weszła, jestem za to odpowiedzialny. Po prostu, żebyście mogli to zrobić za godzinę. Kolejny przykład, ale tu już się nie będę zagłębiał, Amazon też bardzo chętnie dzieli się swoimi technicznymi doświadczeniami razem z Facebookiem. Facebook niedawno jednak zaliczył w topę, pomimo continuous delivery około 2 tygodni temu. Mieliście okazję zobaczyć, jak bardzo łatwo wprowadzić błąd na produkcję, przez co miliony osób na całym świecie, miliardy, miliony, nie mogły się zalogować nawet do portalu. No i te firmy, które tutaj wymieniłem, to tylko część z nich, dzielą się wiedzą na swoich blogach. Warto, naprawdę warto zajrzeć sobie i poczytać na Allegro Tech czy blog Booking.com o tym, jak działają u nich procesy. I to nie tylko procesy deploymentu, ale procesy nawet samej pracy wspólnej programistów. I czerpać z nich doświadczenie. Jeszcze to, na co warto zwrócić uwagę, konferencje, szczególnie dla studentów, nie są drogą rzeczą. Szczególnie jeśli możecie pociągiem dojechać do Wrocławia, Warszawy czy Trójmiasta, warto odwiedzać konferencje, patrzeć sobie w agendę. I czasami wydaje wam się, że nie, ten temat mi nie odpowiada, tamten temat mi nie odpowiada, ale kiedy lądujecie na konferencji, osłuchujecie się z jakimś tematem, to po pół roku okazuje się, że kurde, gdzieś w pracy o tym mówią. I macie jeden krok do przodu, dlatego że wy już to osłuchaliście, wy już widzieliście przykłady na konferencji, wy już macie kontakt do osoby, która może wam przybliżyć jakiś temat, bo znajdziecie w głowie, że ten gość prowadził konferencję na Burning Frogach, zobaczę w agendzie, jak on się nazywał, i kontaktujecie się z gościem, zbieracie tą prezentację, jesteście na wygranej pozycji względem waszych współpracowników. Warto, naprawdę warto odwiedzać tę konferencję. Skoro tu jesteście, to chyba to wiecie. W najbliższym czasie odbywają się Burning Frogi we Wrocławiu, a chwilę później odbywa się konferencja For Developers w Warszawie, na które was gorąco zapraszam. I lokalnie, w każdym większym mieście, czy to właśnie, czy to Łódź, czy to Przemyśl, Rzeszów, to po prostu odbywają się regularnie spotkania sysopsów, devopsów, gdzie oni typowo rozmawiają o procesie wdrażania czy przygotowania środowisk. Także warto się pojawić. No i na sam koniec, tak jeszcze, żeby spuentować, jeżeli zamierzacie być tym waszym kamieniem węgielnym w waszej firmie na wdrożenie continuous delivery, continuous deployment, to nie można się porywać od razu ze motyką na słońce. Podejście po prostu motyka w dłoń na księżyc to nie jest dobre podejście, dlatego że bardzo łatwo pokażecie komuś, że macie słomiany zapał i na pierwszym problemie się zniechęcicie. Proponuję, żebyście każdą z waszych propozycji do waszych przełożonych, czy to do waszej firmy, zaczynali od prostej rzeczy. Statyczna analiza kodu, czy to PHP, czy to Python, czy to Java.
każdy język ma swoje reguły i nawet jeżeli dwie wersje kodu obie działają, jedna z nich jest lepsza od drugiej zawsze. Może być bardziej wydajna, może być bardziej zgodna ze standardami. I dlatego na pierwszy rzut proponuję statyczną analizę kodu, żeby wybierać zawsze tą właściwą wersję. Drugą rzeczą, którą należy wdrożyć, o której należy pomyśleć, to testy jednostkowe i integracyjne. I na sam początek wystarczy, że dacie swoim współpracownikom, czy w swoim projekcie utworzycie możliwość wykonywania tych testów automatycznie. Nie musicie ich pisać, nie musicie pokrywać całej aplikacji testami na własną rękę. Wystarczy, że w waszym środowisku wdrożeniowym, w tym procesie Continuous Integration, te testy będą się uruchamiać. To jest ogromna przeszkoda, której wiele osób nie może przeskoczyć, dlatego mówi, nie będę korzystał z Continuous Integration, bo to po prostu nie działa. Możecie przetrzeć szlaki, pokazać, działa. To, co jest bardzo ciężkie, bardzo trudne, dlatego że wymaga nie tylko zbudowania środowiska uruchomieniowego dla waszej aplikacji, ale też uruchomienia środowiska graficznego, to są akceptacyjne testy funkcjonalne. W przypadku aplikacji webowych królującym jest Selenium. I Selenium łączy się z przeglądarką, czy to Firefoxem, czy Chromem i przeklikuje, tak jak użytkownik, przeklikuje aplikację krok po kroku i na przykład składa zamówienie, wypełnia formularze danymi, składa zamówienie. W przypadku aplikacji GUI na telefony komórkowe za pomocą też specjalnych web driverów, czy tam po prostu driverów, GUI driverów, przeklikuje się przez aplikację i tak jak wy byście to zrobili palcem, tak samo ten system sprawdza za was, czy na pewno każdy button jest podlinkowany, czy na pewno każde pole da się wypełnić, czy pole automatycznie ucina input w PSL-u na 11 znakach. To wszystko może zrobić za was wasz proces continuous, tutaj już continuous delivery. I ostatnia rzecz. I moim zdaniem najtrudniejsza, dlatego że wymaga bardzo dużo konsultacji, bardzo dużo dyskusji z osobami zarządzającymi projektem, a mianowicie zautomatyzowane budowanie wydań. To, że kod działa, to, że kod jest gotowy, wcale nie znaczy, że może pójść na produkcję. I dlatego też w momencie, kiedy ustalicie zasady, jakie obowiązują w trakcie wydań, albo przyjrzycie się, w jaki sposób działa wasz system wydawniczy w korporacji, w firmie, to możecie to zamodelować i wtedy wdrażać. Powinno to działać tak, że w momencie, kiedy w systemie kontroli wersji wszystkie rzeczy, które mają wyjść z tym wydaniem, są gotowe, automatycznie budowane jest, dodawany jest tag do repozytorium, automatycznie budowane jest środowisko odpowiadające produkcyjnemu, i jeśli ono przejdzie, to po prostu odpalany jest skrypt, czy to w Ansible, czy w Kubernetesie do tego, żeby to te wasze zmiany znalazły się na produkcji. I na sam koniec to, co powinno być na początku zazwyczaj, ale ukradłem pierwszy slajd na inny temat. Nazywam się Łukasz Bajsarowicz i pojawiłem się tutaj z ramienia firmy Strix. Jestem deweloperem platform e-commerce'owych opartych na Magento. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie prześledzić, jakie konferencje warto odwiedzić, to służę pomocą. W sumie tak jak mam prawidłowo na nazwisko, nie tak jak w agendzie, to możecie śmiało wysłać maile. Chętnie odpowiem, chętnie wam pomogę albo wyślę tą prezentację. No i zapraszam też na tym Light Up Talku. Pojawię się. Możemy się napić piwa, pogadać o poza kamerami, o prawdziwych przypadkach z życia. W sumie, jeśli ktoś ma pytania, to śmiało na dwa możemy sobie teraz pozwolić. Są jakieś pytania? To może ja tak zapytam na rozgrzewkę. Mówił pan przez całą prezentację o tym Continuous Integration, jednakże który z tych środowisk poleciłby pan jako pierwsze, jako to zaczęcie tego, jako wdrożenie się w ten automatyczne wdrożenie?
że tak powiem. Okej, okay, to dobra. Z tych, które mamy dostępne za darmo, czyli pierwszej czwórki, ja osobiście ćwiczenia robię na Circle CI, dlatego że tam mamy do użycia czy to jedną wirtualną maszynę, czy jeden zestaw dockerowy na to, żeby odpalać waszą aplikację i nie ma tam limitu czasu, jaki możecie wykorzystać. Tak naprawdę możecie budować te środowiska w nieskończoność tak długo, jak to jest jeden worker. Okej, okay, dziękuję. Znalazłeś jakieś pytania może? No w takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję za wykład.